Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek jakże świetnego Let's Playa w sumie z Sonic Unleashed na PS3 i jesteśmy obecnie w poziomie Tornado Time, tak zwanym, który jest technicznie rzecz biorąc takim jakby trzecim stylem rozgrywki w grze. Mówię takim jakbym, bo w grze w sumie jest no dwa razy, może. Jest to bardzo trudna rzecz. To jest trochę jak Tornado w SA 1, tylko że trochę więcej trzeba się skupić. To jest w zasadzie tyle, ale poza tym to jest cholernie nudne, to jest jak na moje. Niestety tu się trochę trzeba skupiać. No, Tails, kurde, bo tu Sonic odlatuje. O, tutaj też ma soul przysy tutaj. Fajnie. Nie wiedziałem nawet o tym. Bo za bardzo z tym modem nie grałem, ale fajnie wiedzieć, że soul przysy tutaj nadal są. W przeciwieństwie do kasynek, nie wiem w ogóle dlaczego kasynki nie działają z tym modem. Pewnie kompletnie inny model jest do kasynek, a nie... Pewnie jest kompletnie inny model do kasynek i do gry i dlatego taki jest właśnie. No to jest inne logiczne wyjaśnienie, jakie mogę mieć. Pyk, czego... Aha, bo to mi musiałem zrobić tak idealnie. Bo ja to są tak kompletnie nie w... Nie po kolei wciskam i zrobię to dlatego... Pyk. Jest też chyba trofka, żeby tu zdobyć 99 tych kombosów, ale powodzenia do tego, który jakby tyle ogarniał, no i taki miał refleks, żeby coś takiego zrobić. Mi się chyba tylko raz udało, ale... Frick! Ale to na serio było po prostu okropne. Ja musiałem ten pewnie 20 razy powtarzać. Ale one nie są jakoś fest długie. Na szczęście. Są krótsze niż Werehog, to muszę... Ale no mówię, no nie jest aż tak źle, bo niby jest i jest całe dwie w całej grze, więc... Nie mam tak naprawdę na co narzekać, jeśli chodzi o to... To się walczy jakoś długo, że to jest monotonne. Bo to też, bo wtedy to było trochę... Nie, zaraz. Raczej Conkside Matters The Secret Agent Clank miały takie sekcje, w których się latało Giant Clankiem. Ja po prostu nienawidziłem tych sekcji. One były tak dla mnie nudne. Nie lubiłem. I to była jedna rzecz, jaką nie lubiłem w tych obu grach. Chyba. Nie wiem, no, dawno w tym nie grałem w obie te gry. Nie, no nie grałem w Ratchet. Trzeba to zmienić kiedyś. Dobra. No otwieraj zresztą. Jeszcze tak za dwa razy muszę wyjechać. Można nawet mówić o dobry czas. Nie, raczej już nie było, parę razy go obrywałem, więc... Czyli nie ma szans na to. Daj. Jej, pokonaliśmy go! Time 1.12.05. Jej!
Teraz możemy przejść do dobrej części gry. Chyba możemy. To już jest z pagony. Jupi! Rangac. Okej, dobra. Thanks. Chyba, że nic z tego nie miałem tak na dobrą sprawę. Okej, no i jesteśmy w Spagonii. Więc teraz musimy znaleźć profesorka Pickla. Aj, z tą dziewczynką pogadamy. Z nią jest jakiś... O, właśnie. Ten typ, który... Nie wiem tak naprawdę, czemu jest zainteresowany małą dziewczynką. Nie będę tutaj żadnych rzeczy, jakby to powiedzieć, insynuował, ale... A nie, dobra, on później chyba ma to zainteresowanie. Nie wiem, wiem tylko, że właśnie on jest zainteresowany z jakiegoś powodu tą małą dziewczynką i kupuje jej prezent. I to jest bardzo creepy, tak naprawdę, tak... Bo teraz ostatnio się w sumie na tym zastanawiałem. W sumie jakiś obcy typ interesuje się tą małą dziewczynką, kupuje jej prezenty i my je mamy jej dostarczyć, więc to jest takie A z tego co wiadomo, to nie jest jego córka ani nic, po prostu to jest jakiś typ randomowy. Więc... no... Jo. Tak, dobra, wiemy, że planeta jest w szczątkach. To nie jest jakoś trudne do niezauważenia. Teraz co? To nie jest trudne do zauważenia. What? Professor Pickle's been kidnapped? It was a little bit before the tremors hit. This old man showed up with a whole pack of robots. They carried poor Professor Pickle off, lab data and all. It can't be. That sure sounds like Eggman. What a horrible thing to do. We've got to go help that professor guy out, and fast. If he got kidnapped that long ago, he's got to be real hungry by now. And if I was that hungry, I don't know how long I would last. I'd rather be dead. I'm sure Eggman is feeding him. Even he's not that cruel. Okay. Let's go and find the professor. Uwielbiam, jak w sumie wszyscy zignorowali fakt, że Chip po prostu umarł tam na miejscu. Po prostu tak jakoś nikt się tym nie przejął, tak trochę. Ja rozumiem, jest Night of the Werehog i tam są duchy i tak dalej, ale... Umarł tak... Tak o! Dosłownie wyszedł z siebie i stanął obok, tak na dobrą sprawę. Można tak to powiedzieć. Dobra, więc teraz wpierw poszukamy trochę medalionów. Skoro już tu jesteśmy. W sumie nie będziemy nic robili bardziej ciekawego. No niby będziemy musieli pogadać z ludzikami, ale... Ale to może poczekać. Nie śpieszy nam się. Let's play tak będzie długo trwał dosyć, pewnie. No ale niż krótką grą nie jest. A, dobra, to nie mogę iść. Tu jestem, czy mi się uda liczyć. Jest pewien taki glitch, żeby móc driftować w... Fabuła, bo jak możecie wiedzieć, Sonic jest dosyć ograniczony fabuła, że może tak naprawdę tylko... O, nawet stomp... Aha, no tak, przecież ja stompu nie znam jeszcze nawet. Tak naprawdę może tylko biegać, zrobić stomp i robić homing attack i właściwie to tyle. Większość rzeczy jest ograniczona, bo nie ma odpowiedniej prędkości. Sonic, więc na przykład nie możemy driftować, kiedy... To jest taki glitch, żeby... Jak zrobimy spin dash... Full spin. To jak zrobimy homing attack w odpowiednim momencie i przytrzymamy przycisk do driftu, to
Jest możliwość, że Sonic załapie i będzie mógł driftować przez jakiś tam okres czasu. Przez co możemy sobie niewidzialny... Niewidzialny... pasek boostu napełnić i przez to możemy sobie po prostu przez chwilę chyba zaboostować. Ten boost nie działa tak dokładnie, tylko po prostu no, można sobie zaboostować tak na chwilę i tyle. To za dużo nie daje. Ten shot for class. Nawet nie chodzisz na... O, to nieładnie. O, chodzisz do szkoły. No, profesora nie ma, to najlepiej do domu. Tak? No, rozumiem, I get it. Kolejny po prostu. O, profesora nie ma, to znaczy, że testu nie ma. Jezu, co za... Jak uczniów on ma, jak ja wiedziałem. Run mi typa, teraz tak naprawdę nigdy się nie zastanawiałem na dialogach w Unleashed tych NPC-tów, więc teraz tak patrzę, kurde, wszyscy go tak naprawdę w dupie mają. Biedny typ. Aha, dobra. Dobra, nie ma jej klasy. Aha, i nie, nawet nie pytamy ich, w jakich jest... Dobra. Okej, okay, I get it. No tak, został porwany, dobra, już to ustaliliśmy. O! Nareszcie. Coś o Mazurii. To idziemy do Mazurii. A coś masz do powiedzenia? Nie. Masz nic do powiedzenia. No to idziemy do Mazurii. W takim wypadku. Co według mnie jest trochę dziwne, według mnie... ta minigierka, co właśnie byliśmy, to Tornado Time. Powinno według mnie być tak co właśnie przelecenie na nowy kontynent. Znaczy no w przypadku tutaj to byłoby trochę do dupy, bo dopiero co przelecieliśmy, już mamy lecieć do nowego kontynentu, to jest tak trochę... No głupie, ale jednak... jednak po prostu, no nie wiem, no można by było to Tornado Time tak trochę lepiej zorganizować i ogólnie trochę bardziej pod to grę ogarnąć. Powiedzmy, że jakbyśmy przyszli do tej spagonii, to musielibyśmy najpierw przejść jakiś poziom, czy tam dwa. Wtedy byśmy dotarli do właśnie miejsca, gdzie profesor Pickle ma swój ten gabinet i tak dalej. To by było cool. I wtedy dopiero jakieś to tornado time. Okej, okay, dobra, więc jesteśmy w Mazurii w wiosce, jako Warhawk. I co mamy robić? Yo. Okej, dobra. Będziemy musieli coś przyjść Warhogiem, więc już widzę, że ten odcinek będzie dosyć długi. Ale najpierw poszukajmy sobie znowu tutaj medalionów. Czy są tu gdzieś jakieś medaliony? W ogóle te medaliony to są takie trochę dziwne w Unleashed, przynajmniej w hubach, że one czasem się pojawiają z kontekstu historii. Znaczy nie z kontekstu historii, tylko po prostu, że jak dalej idziecie w historię, to jest ich coraz więcej, bo... Na przykład w Spagonii jest tak, że tam gdzie próbowałem wejść na początku, gdzie był tam łańcuch, że nie można było przejść, albo na ten rail, co próbowałem skoczyć, to nie dało się tam wejść, a tam są kolejne części tej mapy. Nie wiem, z jakiego powodu nie można tam wchodzić, ale nie można. No i teraz pewnie chyba jak uratujemy profesora Pickle, to nagle będę mógł w nich być, więc wtedy... Wtedy będziemy mogli no tam wejść, pozdobywać parę dodatkowych medali i tyle będzie. I będzie fajnie.
Dobra, ale właśnie się dowiedzieliśmy, że tam jest profesor, że coś tam Eggman robi i w ogóle jest niefajnie, więc musimy tu iść. Kurde, jestem dobry w podsumowaniu tej gry. No tak, właśnie, w sumie to nie powiedziałem, że profesor Pickles został porwany przez Eggmana. No. Ogólnie kontekst, znaczy to, tego się dowiemy, ale ogólnie kontekst jest taki, że profesor Pickles ma bardzo cenne informacje do tego, co Eggman poszukuje. Czyli informacje o Guy, o Dark Guy, co widzieliśmy w intrze giery. Okej, Mazuri Day. Pewnie, że jeszcze nie byliśmy w Mazuri Day. To jest Mazuri Night, co nie? A, wiedziałem. A, dobra, w sumie tu nie. W sumie nie muszę tu łazić zbytnio długo. Chociaż w sumie. Widziałem medalion. Nie! Warhol. O. Przez to obracające się kamerę, jak jej nie lubię. Wejdźmy sobie jeszcze. Bo właśnie, nie powiedziałem w sumie o tych niektórych rzeczach, jakie dodatkowo zbieramy. Płyty winylowe służą za to, że po prostu zbieramy soundtrack gry. Książki służą temu, że zbieramy artbooki. W sensie różne koncept arty z gry i tak dalej, i tak dalej. I bodajże są chyba jeszcze kasety, ale tego do końca nie pamiętam, czy są, czy nie, ale chyba są. Zbieramy kasety i w nich są... W nich są... różne takie materiały bonusowe, które są dosyć fajne, polecam zobaczyć sobie na YouTube. Są fajnie wyanimowane, są śmiechowe. Chyba nie muszę tego ciągnąć. Jezu, kamera! Gdzie jest Freakan z SA1? Teraz by się przydało. A, wiedziałem, że... Dobra. Idymy. Dobra, i pierwszy poziom. Prawie 18 minut i jeszcze nie zaczęliśmy nawet pierwszego poziomu w tym odcinku. Jestem prawie pewien, że będzie jakiś odcinek tej serii, gdzie nawet nie zaczniemy poziomu, tylko będziemy łazić i łazić i łazić i łazić i łazić. I nie będzie żadnego poziomu w tym odcinku. To jest pewne. I fajnie by było, jakbym nie tykał mojego mikrofonu, bo inaczej będziecie mieli brzydkie audio. Ja nie wiem, jak macie brzydkie audio. Powinien sobie kupić taki mikrofon na biurko. To znaczy, statyw przyczepiony do biurka, wtedy to jest taki wiszący. To nie byłoby po prostu szans na to, żebym jakoś mógł tyknąć ten mikrofon. Chyba, żebym po prostu łbem poleciał do przodu. A tu jest to? Tutaj jakaś... Zakładam zupełnie tego poziomu, w ogóle nie pamiętam, jak się to nazywa. Nie pamiętam, jak się ten poziom nazywa. Okej, złoty medal numer 1. Złoty medal numer 2. Ten poziom jest bardzo szczodry. Dlatego mówię, po prostu zbieranie medalionów w poziomie Warhoga to jest po prostu najlepsza strategia, jaka może być. Ale polecam wszystkim, którzy mają problemy z znajdowaniem medali. Po prostu wchodźcie sobie do poziomu Warhoga i tam szukajcie. To jest gwarantowane, że po prostu będziecie mieli milion, bo chyba... Bo w poziomach Warhoga jest bardzo dużo właśnie medalionów. W poziomach Modern Sonica jest ich bardzo mało. Tam chyba, nie wiem, nawet bym 5 bym się... Nie. Nie, tak z 6 chyba max jest w poziomie jakimś tam. Każdych z medali. Albo tam... No, chyba tak. A Warhawk po prostu... Nie, 10 słońca, 6 księżyca. No po prostu, no to jest multum. Po prostu, bo chyba... Nie jestem do końca pewien, ale chyba gra...
Łącznie ma chyba 130 obu tych medali, albo 160, nie pamiętam. Albo więcej, nie wiem. Nie pamiętam tego wszystkiego. Ja za dużo wiem o Soniku, przez co już dużo rzeczy zapominam. Wiecie, jak się ma za dużo wiedzy, to się zapomina, bo mózg musi robić miejsce na więcej rzeczy, więc zapomina różnych takich mniej potrzebnych. Dlatego czasem zapominam wyrazów, których rzadko używa. Później muszę sobie pół godziny przypominać, co mi chodziło, co ja miałem gadać, bo cała ta wiedza moja z gadania została zastąpiona przez moją wiedzę z Sonika, tak, to jest kanoniczna odpowiedź. Tak było. Nie. To muszę zrobić tak, wiesz, w sumie. Chociaż w sumie. Nie wiem. Myślałem, że się uda. Chociaż chyba przez jakieś ruchy można tam wejść. Tak muszę iść tak. Może mi się nie wiem. Cyk. Cyk. I lecimy. Kurde, bel. Aha, teraz jak to wejdę. To jest... Jak na to wejść? Mnie nie zabije przy okazji. Okej, dobra. W takim razie idziemy w dół! Chyba tak powinno być, okej? Okej, dobra. O, coś w tym stylu. Może ja coś przeoczyłem tutaj. Nie ma w ogóle, czekaj. Dobra, nie, chwila, co przecież wyżej chyba idzie, co nie? Dobra, jestem głupi. Spokojnie, ludzie. Spokojnie. To się jeszcze da wyleć. Tak a propos tej wiedzy, to zostaje usuwana. Dobrze, pomyśleć, że nie pamiętam takiej prostej zagadki, a... Na streamie z SA1 praktycznie robiłem całą grę z pamięci robiłem po prostu. Chyba tylko jeśli dobrze pamiętam, nie ogarniałem gammy. Tak, nie ogarnąłem gammy. Raz się, że tak powiem, miałem takie zatkanie małe, jeśli chodzi o moją pamięć z tej gry. To chyba było tyle. To była jedyne. Takiego, chyba raz na klysem też miałem, ale szybko ogarnąłem, co musiałem zrobić i to było okej. Okay. Ogólnie tak pamiętanie kilku gier naraz, tak idealnie to nie jest jakaś łatwa rzecz. Okay? No nie da się tego zrobić, bo zawsze coś zapomni. To jest trochę dupa, no trzeba, nie wiem. Naprawdę, albo mieć po prostu dobrą umiejętność szybkiego przypominania sobie, o co chodzi, ale jak jest dość długa gra, to nie, zawsze się czegoś zapomni. Dlatego dobrze, jak się w speedrunach jak się speedruny streamuje, bo wtedy co najwyżej, jak się zapomni, a jak się robi jakąś długą grę. Powiedzmy, ludzie, którzy również speedrunują się gra, bo po prostu widzowie, którzy są wierni, to powiedzą, co tam dalej robić, jak się robi jeszcze jakąś inną rzecz. Wtedy, tak powiem, speedrun jest uratowany. Ale na serio, po prostu
Chociaż nie, na HDQ i SDQ też tak mają w sumie, że parę razy już zauważyłem, że zapominali czegoś i tam pytali się ludzi na kanapie. Ogólnie jestem stałym widzem, że tak powiem, HDQ, znaczy zbytnio na live nie wchodzę, bo zwykle gry, które mnie ciekawią, są oczywiście w godzinach, w których ja już muszę spać, ale... Ale zapisy oglądam, bo są bardzo ciekawe nie wszystkie są bardzo ciekawe, ale jak jest jakiś speedrun i tam wszystko tłumaczą i różne triki po prostu tak odwalają, bo tak. To dla mnie jest ciekawy speedrun, nie? Że ktoś zrobi, perfekcyjnie zrobi, nic nawet nie zacznie objaśniać. Albo cisza jest cały czas na tym speedrunie, to też są takie. I po prostu no co zrobić, no? Znaczy nic nie zrobisz, ale po prostu ja takich po prostu nie oglądam speedrun, no. Znaczy ja ogólnie speedrun oglądam, ale po prostu jakieś takie... A jak już przychodzę na HDQ, to po prostu fajniej mi się jednak przychodzi tam i słucha tego wszystkiego, jak jest chociażby objaśnienie czegoś ze speedrunu. Na przykład jak speedrun Sonic Mania był, to runnerzy nie gadali nic, no bo byli skupieni na wyścigu. Okej, mogę to zrozumieć, ale gość, który był na kanapie, objaśniał różne rzeczy, które tam robili, i to mi się podobało, jak na serio, grający musi się skupić na czymś, to okej, rozumiem, ale fajnie by było, jakby ktoś był właśnie na tej kanapie całej i objaśniał, co tam się dzieje, bo to jest dla mnie naprawdę ciekawe. Ja to lubię, jakby oglądać sobie, słuchać, i ja na serio to lubię. I wtedy mam wielkie propsy do takiej osoby, która po prostu tak naprawdę czyta albo objaśnia, bo jest to również w tej rodzinie speedruningu akurat tej gry. Więc takie rzeczy to ja lubię. Pewno dalej powinno coś być. Albo i nie. Okej, nic tu nie. Great! Więc schodzimy znowu. Tutaj sobie. Ogólnie też parę komentarzy dostałem pod poprzednim odcinkiem, że ludzie się dziwili, dlaczego nie ma przywitania. To od razu muszę to przypomnieć. Nagrywam to pod rząd dwa odcinki, tak na dobrą sprawę. Po prostu siedzę sobie godzinę, gram sobie w Sonic Unleashed godzinę, gadam godzinę. Goddammit. Siedzę sobie godzinę, gadam godzinę, żeby tylko po prostu nagrać sobie na zapas, żeby później nie mieć tak, że muszę nagrywać, jak nie mam humoru albo coś. To sobie normalnie, na spokojnie nagram. Będzie wszystko cacy i nie muszę się martwić o to, że na przykład nie będę miał humoru, a trzeba by coś wstawić. Ten dot jest. Chyba tam zejdę na dół. Pamiętam, co tu jest. To pewnie coś fajnego. Okej, mały zawód. Co chcecie? Suru. Co chcę zrobić? Tutaj, tak. Ups.
No cóż, nie pykło. Jak Werehog się drze po prostu. To jest ciekawe przeżycie. Po prostu... Nie, ja wielkie propsy mam do Jasona Griffitha, że po prostu darł ryja niewiarygodnie jak przez tą grę całą. Ja po prostu wielkie propsy dla niego mam. Bo... Drzeć ryja to nie jest... to nie jest trudna rzecz. Ale drzeć go tak, żeby... dobra. Krzanić, to mam przynajmniej ten. Ale po prostu... No i zrąb! Drzeć ryja w taki sposób to nie jest łatwa rzecz. O. Jeszcze dodatkowo próbować też udawać postać, którą się jest i tym samym drzeć ryja, to jest dopiero sztuka. Zrobić. Ja nie umiem drzeć ryja, co dopiero drzeć ryja jako postać, którą mam naśladować. To jest coś, co jest trudne. Jej, dostaliśmy przynajmniej ten medalion. A tam coś jest. Tam jest medalion! Wiesz, w sumie... Nie, tam nie skoczy! Jezu, jakby tam skoczył coś. Okej, to nic. Myślałem, że coś będzie, ale nie. Okej. Tu jest chyba koniec poziomu, jeśli dobrze pamiętam. A jak źle pamiętam, to jestem w dupie. Nie, to nie wygląda tak. nie pamiętam już nawet tych początkowych poziomów, ale już tak dawno przychodziłem. To jest po prostu niewiarygodne. Co w sumie też może... też w sumie może trochę usprawiedliwić, dlaczego tak mało pamiętam, dlaczego tak... nie pamiętam dość dużo czasem. Gdyż na przykład przed streamem z Sonic Adventure 1, tym co był w... kiedy to ja robiłem? W sobotę chyba robiłem ten stream w sesji 1, co nie? To grę przeszedłem... 2 tygodnie temu? SA1 cały przechodziłem od nowa? Więc... No, trochę różnicy, bo... Unleashed to... W sumie nie pamiętam, kiedy przechodziłem. Ostatnio. Więc no. Jestem prawie pewien. No. Co ja tu mam zrobić? Przydałby się first person view. O, tak? To jest ok. Dobra, więc to chyba mamy dać na to, jak mi się wydaje. Oh boy. Okej, powinno być okej. Dużo mówię okej w tym odcinku. Ojej. Dobra. Jakoś damy radę. Spokojnie. Spokojnie damy radę. Ja nie dam rady. Oczywiście, że dam radę. Po to robię let's play, że nie daję rady. Mody i nana to jest inna sprawa. Żeby nikt ktoś tutaj zaraz nie wyjechał z tym gównem. Bez jakiegoś powodu moduje.
wiecie, jak chcecie coś robić, to najlepiej zacząć od małych rzeczy, więc najlepiej zacząć od gówna, jeśli chodzi o... od prostego gówna, jeśli chodzi o modowanie. Ja tak sobie pomyślałem, więc zacząłem od takiej prostej gry jak Modina. Co w sumie za dużo nie zrobiłem. Ale coś jest. Dobra, więc to jest... To już jest koniec poziomu. To akurat wiem. To akurat wiem, że to jest koniec poziomu. Czy komukolwiek się to chce dać, bo po prostu dajby jakiegoś kurde bossa, czy to znaczy mini bossa, ale nie wiem. No kurde, tu jakiegoś takiego, tak naprawdę mobraż, I guess. Dobra, i my. Wow, new record! O, a! Dostałem. 3 na 6, 7 na 10. No i bardzo fajnie. Dobra, combat. Level 5, co? life damy. I strength. Shield mi nie jest potrzebny, ja shielda nie używam wcale. Więc damy tutaj resztę. O, już jesteśmy na drugim poziomie medalionów. Easy! Chaos! Control!